Siema, siema. KTM za nie mógł. Mechanikiem? Nie wiem. Czy tytuł tego filmiku będzie jak nie czyścić pompy paliwa, czy jak czyścić pompy paliwa? Jak tutaj dobrać się do tego? Do tego trzeba się dobrać w ten sposób, że trzeba wypiąć tą wtyczkę, która tutaj się znajduje, wykręcić te śruby. Już tak jak widzicie, idą przewody do pompy. Tu w zbiorniku od spodu jest korek spustowy. Wykręcę go, zobaczę, czy dam radę wyciągnąć tą pompę. Oczywiście pewnie będę wyciągał ją tędy. Zbiornika nie będę czyścił, bo już po prostu jestem tak zły, że po prostu nie chce mi się. Taki zbiornik 1500 zł kosztuje od serwisa do KTM-a. Kupa kasy. Myślałem, że z pompą, no ale nie. Po prostu sam zbiornik. No na pewno go jakoś tam wyczyszczę, nie? Ale... A, jeszcze tutaj kupiłem taki środek do oczyszczenia wtrysków, żeby dolać do paliwa. To jest coś takiego, na każdej stacji to kupicie, formuła do czyszczenia wtryskiwaczy silników benzynowych. To jest akurat dawka na 60 litrów, po prostu muszę sobie to podzielić na moje niecałe 10. Tu widać pompę. No dobra. Takie coś, mamy szpadę. Dostałem taki filterek. Akurat w Intercarcie po prostu mają, to jest standardowy filterek. Można go po prostu kupić. Na miejscu mają, nie trzeba zamawiać. 7 zł 42 grosze taki filterek kosztuje. Tu są zaznaczona jest strzałka kierunku, jak go montować. Na tym też jest strzałka, taka niewidoczna na tym plastiku, ale jaka jest różnica, nie? Między nowym a tym starym filterkiem. No po prostu jest zabrudzony. Mam nadzieję, że to pomoże. Dolanie tego jako do przeczyszczenia wtrysków. No i mam nadzieję, że to będzie po prostu koniec mojej pracy mechanika. Bo jak z tym nic nie pomoże, no to albo czujnik na wtrysku, albo wydajność pompy, ale jeżeli złapie obroty i ta pompa daje na maksa, tak, do odciny, nie ma żadnych przerw, czyli pompa dobrze podaje. Thank you.
właśnie, widzicie sami. Wymieniłem świece, wymieniłem filtr paliwa w zbiorniku, wymieniłem filtr powietrza na wężyku. To chyba wszystko, co zrobiłem i na razie efekt jest marny. No i jeszcze zalałem właśnie środkiem do czyszczenia układu wtryskowego wtrysku. I wypalam zbiornik i czekam, czy będzie ok, czy będzie nie ok. Zauważyłem jedno, że jak jadę i trzymam lekko gaz, wszystko jest ok. Jeżeli odpuszczę do zera i bym chciał gwałtownie przyłożyć, wtedy następuje odcięcie. O. Ma. O, kamerkę masz. O. Jeszcze raz. Co ty, nie będzie padać. Możesz napisać do nich, mogą przyjechać, nie pada. A mi się strasznie zagrzał, wiesz, po tamtej jeździe w południe. Nie mogłem już tutaj w ogóle na koło go postawić, w ogóle mi odłączał gaz. Myślałem, że już nie dojadę na chatę, wiesz. No naprawdę. Teraz cały czas już na wentylatorze włączonym jadę. Tam sobie miejscówkę zrobimy. Tam gdzie wtedy. Nie wiem o co chodzi. Tam trochę dalej. Ale znowu mi gaśnie.
Znowu mi gaśnie. Znowu przerywa. Nie wiem, o co chodzi, nie? Co to może być? No nie mam pojęcia. No już na wentylatorze chodzi, tak? Płyn w chłodnicy jest, nie powinien się przegrzewać. To co, wtryski? Szlak trafił? Nie, jakieś tam brody dostały. No ale wiesz, jest zimny, wyjeżdżam, jest ok. Zagrzeje się? Nie mam pojęcia po prostu. Bo to przekaźnika nie ma chyba, nie? No, do wtrysków. No nie wiem, no coś na pewno jest, nie? Jest, bo jest pompa, nie? Chyba, że pompa coś szwankuje. Wtedy pompa, nie? Jest przekaźnik. Czekaj, zaraz zobaczymy. Myślałem, wiesz, że to upał, że to coś tego, a chociaż nie powinno tak być, nie? Ewentualnie może takie coś się pojawić, jak nie ma wody w chłodnicy, nie? No tu chodzi, nie? Nie wiem, czy słyszysz? Tu, pod siedzeniem gdzieś słychać. I co wtedy zrobiłeś? Nową pompkę, nie? Nową pompkę. Jak kupiłem nową pompkę, to od razu będzie normalnie. Aha. No tak słabo teraz na tym kole, wiesz, bo czasami to mnie wyrwie tak mocno, że nie wiem, o co chodzi, nie? Bo nie złapię tej mocy, potem złapię i mnie strzela w powietrze, nie? No dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie wyglebię. Oby. Trochę przerwał. Ale do wolnej gumy no niestety nie może przerywać mi aż tak. O kurde. Przerywa. A tak bardzo? No. Nie mogę wystartować. Za trzecim razem dopiero mi idzie na koło, nie? Nie mam pojęcia, wiesz, lipa jest totalna, nie? Taki fajny trening, no. Dupa z jazdy. Pogadamy i kończymy, no bo co? Nie da rady.
No dupa, no. No sam widzisz, nie idzie. Ale tak to bym takie gumy sadził, że głowa mała. No jest jeszcze opcja, mogę jechać po betę czy setkę, nie? Gdzie tam guzik z tego będzie? Jadę po betę.